Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Proszę państwa, zadajemy pytanie, kto lansuje Martę Lempart, i właściwie powinniśmy odpowiedzieć na pytanie, no my lansujemy. Rozmawiamy o niej i właściwie wszystkie media są pełne Marty Lempart i strajku kobiet, ale te czasy, kiedy jeżeli o czymś się nie mówiło, to to nie istniało, już dawno minęły. I w związku z tym nic dziwnego, że coś, co budzi takie emocje i co odbywa się na naszych oczach, na polskich ulicach, jest szeroko komentowane. Ale w miarę upływu czasu ten wizerunek Marty Lempart, którą usiłowano wylansować na przywódczynię ludu, na kobietę, która staje w obronie uciśnionych Polek, no tak jakby został zbrukany przez pewnego rodzaju zachowania. I porozmawiamy dzisiaj o tym między innymi z Agnieszką Siewieleniuk-Maciorowską, portal Dzień Dobry Białystok. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry. I Marek Formela, Gazeta Gdańska. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam z Gdańska w Warszawie. Bardzo nam miło, że nas odwiedziłeś. Proszę państwa, no ostatnie występy Marty Lempart, które zostały sfilmowane i przez policję, i przez internautów, budzą sporo kontrowersji. To już nie jest tak, że dwie wielkie telewizje pokazują dwa różne obrazy tego, co się dzieje, i czasami zupełnie sprzeczne z sobą, bo mamy internet. W internecie po pierwsze nic nie ginie, a po drugie wszystko jest odnotowane, i między innymi został odnotowany atak Marty Lempart na policjantów, łącznie z opluciem policjanta. No i po tym wszystkim tak jakby no trzeba było trochę ten wizerunek Marty Lempart podbudować. I jak napisał redaktor Ziemkiewicz, rozpaczliwie rozpoczęto po występie Marty Lempart u Moniki Olejnik w kropce nad i. Rafał Ziemkiewicz napisał na Twitterze, rozpaczliwie zaczęto ratować wizerunek Marty Lempart, ale się nie udało, bo proszę zobaczyć, co z tego wyszło. Chciałam zapytać o takie pani słowa. Macie odmawiać wykonania, no to jest oczywiste, rozkazu tego gnoja Kaczyńskiego. Znajdzie się jeden odważny, co ma broń. O co tutaj chodziło? Nie, nie, tu no ja nawet czego takiego nie powiedziałam. Znajdzie się taki jeden odważny. Co ma broń? Czy znajdzie się jeden odważny policjant w całej. Nie, absolutnie niczego takiego nie powiedziałam. Czy znajdzie się jeden odważny policjant w całej Polsce, który powie, że chciałbym, żeby policja była państwowa, nie partyjna. Pytanie jest takie, czy się znajdzie jeden odważny. Macie postępować zgodnie z prawem i odmawiać wykonania rozkazów tego gnoja Kaczyńskiego. Bo one nie mają nic wspólnego z prawem. Znajdzie się jeden odważny w tej groźnej formacji, co ma broń, jeden kurwa, który nie jest tchórzem, służącym Kaczyńskiemu, znajdzie się jeden, czy nie? Bo na razie wygląda, że to my jesteśmy odważne, chociaż nie mamy broni. Przepraszam państwa, ale nie wypikaliśmy tego słowa jednego, jedynego. Wydawało nam się, że jest, że go nie ma, bo znacznie częściej spotykaliśmy się z wulgaryzmami w wypowiedziach działaczek strajku i jakoś to jedno słowo nam przemknęło. W związku z tym bardzo przepraszam. Myślę, że gdyby pani redaktor, gdyby Monika Olejnik puściła ten film Marcie Lempart, to jednak nie byłaby pewna Marta Lempart tego, że nie powiedziała tego, co powiedziała. Przede wszystkim pani Monika Olejnik by tego nie puściła i co do tego to ja nie mam żadnych wątpliwości. A po drugie, jeżeli chodzi o panią Lempart, to ona zresztą tak jak inne tam przedstawicielki lewicy, bo to nie tylko ze strajku kobiet, ale w ogóle jak posłuchać te panie wszystkie tej nowej lewicy, to po prostu włos się na głowie jeży. Kłamstwo za kłamstwem, wulgaryzm za wulgaryzmem, i tak naprawdę to, co mnie osobiście chyba tak dotyka najbardziej, znaczy dotyka, może to nie jest dokładnie dobre słowo, ale nie mogę jakby uwierzyć w to, co słyszę. To są te wszystkie jakby brednie powtarzane jedna za drugą. Ja powiem, że ja już nie nadążam za tym wszystkim. Ostatnio też nawet jak rozmawiałam nawet ze swoją mamą, ona mnie pyta, mówi, dzieciaku, wytłumacz mi, o co tu chodzi. Jaki facet z macicami, po prostu o co tu chodzi. Więc ilość powtarzanych bredni już w życiu publicznym, wszystkie te jakieś tam aktywistki, które się nam pojawiają, czy aktywiści, bo to już nawet teraz nie wiadomo, jakiej to jest płci, są te osoby postacie. No niebinarne, niebinarne osoby.
Nie ma czegoś takiego jak osoba niebinarna, bo ja powiem tak, jeżeli na przykład, nie wiem, za 200-300 lat ktoś tam sobie pójdzie zrobić ekshumację zwłok, to wykopie szkielet albo kobiety, albo mężczyzny. Koniec, kropka. Nie będzie tam pytał, czy ktoś był binarny, niebinarny, czy tam jakieś tam płcie księżycowe. Natomiast wracając do pani Marty Lempart, no to jest... Tutaj też jakby muszę powiedzieć jedną rzecz, to co było na początku, że media ją lansują. Ja przypominam sobie taką sytuację z samego początku strajków kobiet, kiedy faktycznie na ulicę wyszły kobiety głównie w sprzeciwie przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Ale bardzo szybko to właśnie media poleciały do pani Marty Lempart, która musiała koniecznie zabrać głos. Więc cały protest oddolny, który faktycznie się rozpoczął, zwykłych ludzi, bardzo szybko został przez niektóre media no, przekierunkowany na jakąś liderkę, która tutaj nam się objawiła, tak jak teraz ją widzimy. Wulgarna kobieta, brutalna, pełna jakby agresji. No i tak to wygląda. Ja myślę, że ta inicjatywa jest już nie do uratowania. Panie redaktorze, bo widać z tego, że Marta Lempart bardzo chętnie przychodzi do stacji, które zadają jej takie pytania, no, na które jest w stanie pensjonariuszka. które jest w stanie odpowiedzieć. Mieliśmy już przykłady, kiedy ekipa telewizji publicznej była wyrzucana z konferencji prasowych, ale także na spotkaniach z wyborcami, znaczy nie z wyborcami, bo jeszcze nie mamy partii Marty Lempart, o tym porozmawiamy w trzeciej części naszego programu, ale na spotkaniach i na tych pikietach ulicznych czasami takie pytania padają. I proszę zobaczyć, co się wydarzyło w Lwówku Śląskim, a potem poproszę redaktora Formelę o skomentowanie tego. Tak, czy ktoś ma jakieś pytanie? Pytanie. Chciałbym zapytać, czy wszyscy naprawdę jesteście za tym, żeby dzieci pozbawiać życia aż do 9 miesiąca? Bo ta pani tego od was chce. Nie da się manipulować. Czy ktoś ma jakieś pytanie, ale rzeczywiście pytanie i nie jest złodziejem, tylko osobą, która chce zadać pytanie? To nie, ja na pytanie, gdzie jest policja, nie odpowiadam. Mogę odpowiedzieć na pytanie, co dalej? Każda taka rewolucja, jak ta, która nam się dzieje, ma różne cykle. Zakładam, że grudzień będzie... bo takim jesteśmy przewrotnym narodem, że jak jest zimno, to nam jest ciepło. Może być tak, że w styczniu będzie mniej ruchu i może być tak, najprawdopodobniej tak będzie, że w lutym rząd wywali coś takiego, że będą pozamiatani. Tak to widzę. Nie udało się skłonić rządu w ciągu 7 dni do ustąpienia po tej pierwszej słynnej konferencji prasowej Marty Lempart. No ale teraz liczy Marta Lempart na to, że w lutym coś takiego się wydarzy, że ten rząd się wywali i wtedy ktoś przejmie władzę. Cóż takiego, panie redaktorze, może się wywalić i jak pan ocenia to, co na ulicach Lwówka Śląskiego mogliśmy przed chwilą obserwować? W kanonie pracy dziennikarskiej mówi się, że nie ma trudnych pytań, są tylko trudne odpowiedzi. Objawiła się w Lwówku chyba pierwsza sprzątaczka Rzeczpospolitej, bo tak to odebrałem. Mówiłaś, Olu, o lansowaniu. No, wydaje mi się, że po prostu to jest taki czas, w którym nieinformowanie, tak jak słusznie zauważyłaś, byłoby też informowaniem, więc to jest specyficzny moment. Nie ma dobrego rozwiązania. Największy wkład w lansowanie pani Lempart, powiem przewrotnie, miała redaktor Kania, która napisała interesujący i wartościowy tekst, który powinien być przedmiotem rozmowy pani Moniki Olejnik z panią Lempart. Powinniśmy wszyscy się dowiedzieć, skoro pani Lempart chce dokonywać sprzątania sceny politycznej, chce sprzątnąć scenę polityczną w tym kształcie, w jakim wyłoniła się po demokratycznych wyborach, żeby wszyscy wiedzieli, kto tę miotłę trzyma w garści. Otóż trzyma w garści osoba, o której moja koleżanka z Białymstoku powiedziała wprost i dosadnie, osoba wulgarna, nieprzyzwoita, a jednocześnie dodałbym od siebie o niewyczerpanej energii, jeśli chodzi o omijanie prawdy i unikanie odpowiedzi na
na proste pytania. No, to spotkanie, które przywołałaś w programie telewizji TVN24, pokazuje, że nie tylko pani Lempart jest zakłamana, także prowadząca to spotkanie, redaktor Olejnik, ugrzęzła w pewnej konwencji, która nie pozwalała jej zdemaskować rozmówcy czy rozmówczyni, ponieważ materiał, który jest zarejestrowany, jest materiałem bezwzględnie obnażającym hipokryzję pani Lempart. No, ale wówczas ta operacja poprawy wizerunku grzecznej pensjonariuszki, która usiadła i udawała, że nie wie, co się wydarzyło dzień wcześniej, że właściwie odeszła od konfesjonału, a teraz idzie przygotować obiad dla siebie i dla swojej partnerki, jest obrazem fałszywym i zakłamanym. Ale to też, jeżeli ktoś ma ochotę, siłę i cierpliwość, wynika z obrazu, który w różnych stacjach się pojawia, więc nie traćmy nadziei, każdy dzień przynosi więcej wiedzy na temat tej postaci i nie jest to wiedza, która zapewni jej przyszłość, czy to w styczniu, czy to w lutym, przyszłość polityczną, rzecz jasna. No właśnie, pani redaktor, bo ja rozumiem, że w mediach drukowanych Photoshopem można naprawdę uczynić wiele i zyskać sympatię dla wizerunku osoby, którą chce się lansować. Gorzej już, jeżeli następuje takie zdarzenie albo w rzeczywistym czasie na ulicy, czy też w studiu telewizyjnym na żywo, wtedy już jest gorzej. Czy wizerunek Marty Lempart jest do uratowania? Bo to jest trzeci ruch społeczny po KODzie i Obywatelach RP, w którym opozycja pokłada nadzieję, że jednak uda się przy jego pomocy wywrócić tę władzę, która teraz rządzi Polską, i wrócić do decydowania o losach naszego kraju. Czy jednak nie? Czy to, co się wydarzyło ostatnio, to znaczy taki bardzo aktywny udział Barbary Nowackiej w tych demonstracjach, to jest jakaś próba podmienienia Marty Lempart? Może taka... Napisałam o tym na portalu w Polsce.pl, że może taka filigranowa blondynka, hiperpoprawnie wymawiająca on i e na końcówkach słów, no może być lepszą przywódczynią niż Marta Lempart. Czy to w ogóle jest możliwe? Czy ten ruch strajk kobiet jest tak związany z Martą Lempart, że Marta Lempart nie pozwoli nikomu zawłaszczyć, odebrać sobie tego, co zbudowała przez te ostatnie tygodnie? Zaczynając od tego, czy wizerunek jest do uratowania. Nie, nie jest. I jest to najgorszy wizerunek z tych wszystkich trzech prób, jaki można było sobie wymyślić czy wyobrazić. Ja powiem szczerze, że w najśmielszych wyobrażeniach nie wyobrażałam sobie takiego wizerunku. Bo o ile pani Lempart, no już wiadomo, tak jak się zachowuje, no to porównując na przykład lidera KODów wcześniejszego, tak, Mateusza Kijowskiego, no to... To naprawdę kultura, tak, szlachetny człowiek i po prostu kultura wysoka. No, co najmniej, nie chcę jakoś tam mocno porównywać, ale myślę, że chyba wszyscy wiedzą, o co chodzi. Natomiast jeżeli chodzi o panią Barbarę Nowacką, ale też inne jakby panie, które tam się udzielają, one dają twarz pani Marcie Lempart. Ja tylko przypomnę, że gdyby nie pewne rzeczy, które się zadziały, bo pani Nowacka i pani Nowicka i jeszcze tam jakby inne panie, które się udzielają, ale też i panowie, próbowali wielokrotnie w przeszłości swoich prób zawładnięcia jakąś tam grupą społeczną, poprowadzenia na barykady, ale też przejęcia władzy w Polsce, nie ma co tutaj mówić, albo wprowadzenie właśnie pewnych rozwiązań również w kwestii aborcji czy dostępu do aborcji. Nigdy nie udało im się to. Teraz jakby no, są przedstawicielki, wzięte zostały na listę, czy tam, prawda, Lewica połączyła sobie siły z partią Razem, z partią Wiosna, Koalicja Obywatelska wzięła sobie też działaczy Lewicy, tak, na swoje listy, i jakoś tam te panie się prześlizgnęły do parlamentu i mogą dalej tam wygadywać swoje tam rzeczy, które wygadują, tak? No nie ma to nic wspólnego ani z logiką, ani z prawami człowieka, ani w ogóle z taką godnością, rozumem ludzkim. Ja wręcz nawet stwierdzam, że to jest gwałt na zwykłej logice ludzkiej, to co one wygadują. I powiem tak, no, ja w ogóle nie kupuję absolutnie wizerunku pani Barbary Nowackiej, która tam poszła do dostała tym gazem po oczach, idzie pod hasłem to jest wojna i później żali się, że dostała po gałach tym gazem. I w tym momencie musimy przerwać, w tym samym gronie jeszcze będziemy rozmawiali w dalszym ciągu po krótkiej przerwie, rozstaniu się na parę minut z państwem o tym, co się dzieje na polskich ulicach i o strajku kobiet. Proszę z nami zostać, za parę minut do państwa wrócimy.